mozambickie czworaczki. W piosence pierwszej będzie piosenka druga, całkowicie odmienna w klimacie i charakterze od poprzedniej. Będzie to piosenka z rejonu Jezior Wyschłych.
Mozambickie szforaczki, Mozambik. Mozambickie szforaczki. To były mozambickie czworaczki, Mozambik. Drodzy Państwo, ja nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą o tym, że kierownik mozambickich czworaczków od gdzieś tak 8-10 lat studiuje polonistykę na Uniwersytecie w Kuku. I ja o tym zapomniałem. Musimy wykorzystać tę okazję i zamienić z nim kilka słów. Poprosimy do nas na scenę kierownika mozambickich czworaczków. Prosimy bardzo do nas. O, jest, pan kierownik. Ja słyszałem, że pan gdzieś tak od 8, no 9, nie wiem dokładnie ile, ale że studiuje pan polonistykę na Uniwersytecie w Kuku. Czy to jest prawda? Jest. Jest. Ja się studiują. Tak, to prawda. No cóż, drodzy Państwo, Mozambik, daleki, odległy, skwarny kraj, nam prawie zupełnie nieznany. Czy mógłby nam Pan coś opowiedzieć o swojej ziemi? Miejsce. No na przykład macie z pewnością tam u Was w Mozambiku takie różne zwierzątka, których u nas nie ma, nawet w zoo. Tak, tak. Zwierzątki i my mamy Mozambik duże zwierzątki. My mamy Mozambik takie zwierzątki jak? Mamy Mozambik duże zwierzątki. Mamy takie zwierzątki jak? Małpy. Małpy. I małpy mamy Mozambik, duże zwierzątki mamy Mozambik. Małpy mamy. Małpy mamy. Małpy. Małpy. Proszę Państwa, no. Same pytania cisną się na usta do... Najdziękuję ci bardzo!